zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wybory, wybory, wybory. No, w Ameryce będą wybory w listopadzie. No i teraz pytanie jest, kto głosuje? Kto startuje na prezydenta? Kto startuje na premiera? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego na premiera? No bo wygląda na to, że Joe Biden, nie wiadomo, co on chce robić. Czy on chce być premierem europejskim, czy on chce być prezydentem amerykańskim. No jest troszeczkę to zamieszanie i teraz, który to fotel na niego czeka. Każdy myśli, że on będzie startował na prezydenta, no bo to są wybory prezydenckie, no ale to jednak zachowanie jego, czy jego plan na plan polityczny, no to bardziej pasuje, że i koalicje z sojusze w partii socjalistycznej, demokratycznej, no to wszystko wskazuje, że on chce być premierem, czy że będzie premierem. Prezydenci ogólnie rzecz biorąc, no to przewodzą swoją partię, są takimi liderami, są przywódcami, są kierownikami, po prostu ciągną za sobą pracę. Masę ludzi, swoich wyborców, którzy wybrali ich ze względów na taki, a nie inny światopogląd. Premier dla odmiany, tak jak Angela Merkel czy Boris Johnson, no to mają jakieś troszeczkę inne funkcje. To konstytucyjny system jednak nie ma tam tej siły wykonawczej, tak jak ma amerykański prezydent. Premier, no to reprezentuje tylko jakieś takie tymczasowe i bardzo, bardzo łatwe do zniszczenia różne umowy z pojedynczymi frakcjami. Także Johnson, kiedy on zaczynał tam swoje te rzeczy bardziej tak ostro stawiać, no to naciskał na dużo odcisków najróżniejszych ludzi w swojej i w cudzej partii. No i które z tych dwóch planów czy systemów politycznych Biden będzie przewodził. Jedno to, co wskazuje, że jest bardziej taki europejski niż amerykański, no to jest to, jak on wybrał swojego partnera, powiedzmy, politycznego. No, wiceprezydentka została wybrana, Kamala Harris. Mój ojciec był, jej ojciec, no to miał, jej dziadkowie to była biała i czarny, a matka była hinduską, także ona kompletnie, w jednej czwartej można powiedzieć jest murzynką czy czarną. Tak szczerze powiedzieć, no to jak ona startowała, no to była prokuratorką w Kalifornii, policjantką można powiedzieć, dlatego połowa murzynów jej nie lubi, no i jedna czwarta liberałów też jej nie lubi, no ale Biden wybrał ją ze względów czysto politycznych. Przede wszystkim jako kobieta, a później jako niebiały kolor skóry. No teraz jest ten odwrotny rasizm. Nie wybiera się najlepszych, tylko się wybiera tych, którzy mają jakieś plusy dodatnie, można powiedzieć, wyborcze. No i to jest to, że wybrał ją z tego względu, że ta ekstremalna lewica w partii socjalistycznej wymaga tego, no i zmusili go, że ma Kamelę Harris. Normalnie prezydent to wybiera wiceprezydenta, który no dokłada troszeczkę do tej kandydatury, do tego światopoglądu, do tego spojrzenia na świat prezydenta. No i część ludzi też patrzy się na jego pomocnika. No i to jest bardzo ważne w całej tej sytuacji politycznej.
wybór Kamali Harris, no to jest bardziej takie przyszykowywanie europejskie do kabinetu, do ministrów, tak, no bo to jest Rada Ministrów, no jest premier, główny premier, który zarządza tymi wszystkimi ministerstwami. Kamala Harris została wybrana, żeby ona mogła ściągnąć tych ekstremalnych lewaków. No i to jest te frakcje, tak? Te frakcje, te małe partyjki, to demokraci się zorientowali właśnie, że bazując, czy przyciągając pod swoje skrzydła te różne ekstremalne grupki, czy to LGBT, czy to jakieś mniejszości, czy to emigrantów z socjalistycznych krajów, no to ich aktywność polityczna jest dużo bardziej większa niż średnia aktywność Amerykanów, dlatego uwielbiają te, nie potrzebują już ani robotników, ani chłopów, ani proletariatu, po prostu wybrali ludzi, którzy głosują, niekoniecznie pracują i płacą podatki. Następna sprawa to jest Bernie Sanders, który przegrał w prawyborach, nie został kandydatem. Mówili, że ukradli, że demokraci, partia ta bliżej centrowa, czyli niby bliżej Bidenowa, ukradła mu wybory. On nie zrezygnował aż do 8 kwietnia. Brakowało mu tam 135 głosów, no miał 1100 głosów, kiedy Biden miał 2600, no także odszedł, no ale jednak pokazuje to wielką siłę. On później przyszedł już parę tygodni po tym, jak przegrał te prawybory, no to właśnie powiedział, że będzie popierał Bidena. No i teraz napisali ten swój wspólny plan pięcioletni, socjalistyczny plan ekonomiczny, no i działają właśnie razem. Biden, no to jest taka typowe podejście do koalicji, jest typowe podejście do koalicji, no i to nie jest tak jak w Ameryce, po prostu wszyscy, którzy wybrali prezydenta Ameryki, idą za przywódcą, idą za liderem. Tutaj to jest granie na każdy ten 5, 10 czy 15 głosów koalicyjnych. No to jest taka typowe zagranie europejskie i to jest to, co Biden robi. No Sanders wykorzystał to, że po prostu będzie wspólnikiem w tym rządzie koalicyjnym. Do tej pory nie wiadomo, co Biden, jaki jest światopogląd Bidena. On siedzi w tej swojej piwnicy, opowiada różne tam bajki. Debaty z Trumpem na pewno nie będzie. Jedyne, co jest pewne, no to jest to, że jest po prostu laleczką w teatrze do tych ekstremalnych grup socjalistycznych partii demokratycznej. Normalnie amerykański prezydent, no to stara się troszeczkę załagodzić te konflikty, no i ciągnie za sobą ten elektorat. Tutaj ten sojusz i koalicja zmieniło to wszystko, po prostu on liczy na te głosy. Jak się popatrzy i zrozumie, że Biden to będzie premierem, no to wszyscy ci, którzy głosują, muszą się zastanowić nad tym, co będą robili. No i pamiętaj, jeżeli wyjechałeś z Polski socjalistycznej i teraz głosujesz na socjalistów,
no to coś jest nie tak. Podstawowa lekcja właśnie z Europy, to nie jest to, co Biden mówi, no bo Trumpa wybrali to, co on mówił, tak? Praca, z powrotem praca, Bóg, honor, ojczyzna, nie oddamy broni, trzeba pracować, trzeba jakoś tam uczciwie wypłacić podatki, ale nie wszystko i tak dalej, i tak dalej. Także przepraszam, ten jego ton, jego ten plan, światopogląd, no to jest zrozumiały dla wszystkich Amerykanów. Premier dla odmiany, no to on musi jednak dbać o te wszystkie końcówki partyjne, tak jak w Polsce jest te minimum tam 3% czy 5%, no to właśnie w Ameryce jest podobnie z tymi grupami LGBT, z mniejszościami, ze świeżymi emigrantami i tak dalej, i tak dalej. Te Minnesocie to jest bardzo dużo Somalijczyków, no i oni powiedzmy wybrali swoje muzułmanów, no i Partia Demokratyczna musi o nich dbać, tak? To jest ta taka malutka partia w partii, bo część tych wybranych muzułmanek, no to są komunistki z Somalii i tak dalej, no ale to jest koalicja, to jest scena koalicji, no i, ale trzeba popatrzeć na ich program polityczny i program polityczny jest bardzo socjalistyczny, jest ten Green Deal, czyli upaństwowienie wszystkiego, straszne wydatki federalne na roboty najróżniejsze publiczne, no i straszne podatki. Także jeżeli demokraci by wygrali prezydenturę, no i senat, co jest wszystko jest możliwe, no ale mało prawdopodobne, no to Biden i Sanders ekonomicznie będą wprowadzali socjalizm, będą wprowadzali plany pięcioletnie, będą wszystko upaństwawiali i tak dalej, i tak dalej. Ta demokratyczna koalicja po prostu będzie działała. Druga sprawa to jest taka, że codzienne rządzenie, tak jak do tej pory Trump, no to on rządzi się, no prawidłowo. Obiecywał, że powiedzmy ten deficyt handlowy z Chinami trzeba poprawić, no i stara się poprawić. Ogólnie rzecz biorąc trzyma tą konserwatywną stronę Ameryki, nie poddaje się lewakom. Biden by dużo gorzej to wszystko prowadził, oddałby to wszystko w ręce tych swoich ministrów. No i z ministrami to jest tak, że czasami ministrowie walczą ze sobą, każdy sobie rzepkę skrobie. Nie jest to normalny taki kabinet ministerialny, no to za dużo jest bardzo często animozji, no i nie ma jakiejś takiej współpracy, w sumie to nie wiadomo, kto prowadzi ten cyrk. No i przy Bidenie to by było jeszcze gorzej. Demokraci, w sumie wygląda na to, że ta maszyna polityczna, ten komitet centralny, to nie wybrali Bidena, dlatego że on jest taki pośrodku, nie za bardzo lewacki, nie za bardzo konserwatywny. No wybrali go, żeby właśnie był laleczką, żeby był taki papet polityczny. On będzie miał 81 lat, jakby został wybrany, no i do drugiej kadencji. Także trzeba to zrozumieć te, co to się dzieje w Ameryce, to co się dzieje po lewej stronie politycznej. Także Polko, Polaku, jeżeli będziesz szła, czy będziesz szedł do wyborów, głosuj na Republikanów, głosuj na Bóg, honor, ojczyzna, nie głosuj na ateizm, nie głosuj na marksizm, nie głosuj na wielkie podatki, nie głosuj na wielki rząd, nie wierz w
w socjalizm jako taki. No niestety, jeżeli wylądowaliśmy w Ameryce, no to nie po to, żeby od nowa zakładać socjalizm. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję również, a serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.